Siemanko, z tej strony Luke, Łukasz Truskolawski, słuchacie Wolna Mata Podcast. W każdym odcinku możecie poznać wyjątkowe postacie związane z brazylijskim jiu-jitsu oraz chwytanymi sportami walki w Polsce. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym podziękować partnerom mojego podcastu. Ground Game Sportswear, czyli na zawsze dobra marka oferująca sprzęt do sportów walki, odzież codzienną podkreślającą waszą fajterską stylówę, jak i żywność oraz suplementy diety. W zakładce Moje Rabaty, wpisując kod WOLNAMATA10, otrzymacie 10% zniżki na zamówienie. Kolejnym partnerem jest wydawnictwo Galaktyka, specjalizujące się w książkach poradnikowo-hobbystycznych, uczących praktycznych umiejętności oraz książkach specjalistycznych w zakresie treningowym, które jest oczywiście bardzo obszernym zagadnieniem. Na stronie www.galaktyka.com.pl możecie znaleźć cały asortyment. Sprawdzajcie to, ponieważ wiedza jest bogactwem. DrNatural.pl, sklep z suplementami diety i odżywkami dla sportowców, czyli naszym codziennym paliwem. Pamiętajcie o tym, że dzięki temu możemy liczyć na lepszą regenerację, efektywność treningową, a co za tym idzie, lepsze wyniki. W koszyku na kod WOLNAMATA otrzymacie 10% zniżki na całe zamówienie. Wolna Mata Podcast. Moim serdecznym gościem jest Marcin Maciulewicz, a.k.a. Maciul. Siemanko. Siema, witam wszystkich. Welcome, my friend. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać. Zawsze zaczynam podcast w ten sam sposób. Muszę coś nowego wymyśleć, ale to it's not so easy. Dziękuję bardzo. Dobrych rzeczy się nie zmienia. Nobilitacja taka na wejście od gościa, super. Myślę, że warto powiedzieć naszym słuchaczom o tym, że jest nasze drugie spotkanie już w tym tygodniu. Otóż w ostatnią sobotę razem z małżonką uczyniliśmy sobie trip do Warszawy, rekreacyjno-zawodowy, jak to w przypadku podcastu. No i w tym samym pomieszczeniu, co teraz jesteśmy z Maciulem, byliśmy. Niestety sprzęt nie zagrał, ale już zagrał, ale spędziliśmy sobie przy okazji bardzo fajną sobotę. Bardzo dobry przedbieg jak przed nagraniem podcastu. Tak, razem z fizjosirem, którego oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Maciul, tak naprawdę można powiedzieć, że świeżo jesteś po obozie, jesteś świeżo po superfajcie. Chciałem się cię zapytać, czy no, jesteś takim intensywnym trybem, że tak powiem, lekko zajechany, lekko zmęczony. Jak tam się czujesz na dany moment? Jest okej. Okay. Teraz mamy piąteczek, koniec tygodnia, to już troszkę czuć ten zajazd. Ale było tego trochę, tak? Był super fajcik, był obóz. Teraz wybieram się na kolejny obóz, Lego Camp. Wszystkim serdecznie polecam. Przechodząc do super fajtu, no rozmawialiśmy gdzieś tutaj w kuluarach a propos tego, że nie jesteś zbyt zadowolony z przebiegu twojego super fajtu. Z racji na to, że twój przeciwnik wykazał się nieco pasywnym stylem, nie miałeś okazji się, że tak powiem, zaprezentować najlepiej. No ale jednak kolejne W na twoim rekordzie jest. Nie, to może opowiedz coś więcej jakby o tym w ogóle, jak się załapałeś do tego, bo to też jest ciekawa historia i no, jakie są dalsze plany też związane z tą organizacją. Okej, to może jeszcze trochę wcześniej bardzo mocno planuję gdzieś tam wejść z budowaniem marki na wyspy, jako że jest to no, najlepsze miejsce pod względem superfightów gdzieś tam w Europie. No i przeciwnik, z którym już kiedyś tam walczyłem, udało mi się z nim wygrać, dostał walkę o pas w Federacji Northern Submission Series. Zacząłem coś się tam odgrażać w komentarzach, może nie było to jakieś mocno ofensywne, aczkolwiek dosyć stanowcze. Jakaś tam rozmowa się wywiązała z tego. Organizator spytał, czy chciałbym zawalczyć. Ja bardzo chętnie jakoś tam podjąłem się, było które zamieszania z przeciwnikiem, miały być dwie osoby, one wypadły finalnie. Finalnie wypadł też mistrz, który miał walczyć na tej gali. Moja walka miała być eliminatorem do walki o pas. Zmierzyłem się finalnie z Janisem Rieckinsem. Był to main event tego wydarzenia. No i liczyłem na fajerwerki, tak? Liczyłem, że będę mógł się z gdzieś tam dobrej strony pokazać dobre jiu-jitsu, gdzieś tam dużo skrambli, jakieś próby poddań i tak dalej. Gość był dosyć pasywny, cały czas na cofce i podawała się mnie frustracja podczas tej walki, gdzieś nie tak to sobie wyobrażałem, gdzieś tam po 5 minutach, gdzie walka trwała 10 minut, stwierdziłem, dobra, trzeba jednak trochę wywierać presję, więc wstałem gard, zacząłem udawać, że umiem zarobić zapasy. Któregoś tam przycisnąłem, udało się na końcówce zajść za plecy i wygrać. Fajnie, poprosiłem potem mistrza o wyjście na matę, był pierwszy stare down, także wygrałem, udało się gdzieś tam fajnie
spoko zaprezentować, feedback był dobry, ale no nie jestem do końca zadowolony z tego, z przebiegu tej walki. Nie tak to sobie wyobrażałem. Czy uważasz, że poziom na Wyspach Brytyjskich jiu-jitsu jest aż tak bardzo wysoki i najwyższy, jeżeli chodzi o kontynent europejski? Jak to byś ocenił? Jest wysoki na pewno. No właśnie, jest w topce w Europie. Ale żeby umieścić w jakimś kontekście, uważam, że polskie jiu-jitsu nie odstaje mocno. Że gdzieś tam, jeśli zestawić by jakieś takie składce, to mógłby być dobry temat, nie? Jakby Polska-Anglia. Polska-Anglia na Polarisie. Uważam, żeby to świetne walki by z tego wyszły, że nie bylibyśmy underdogiem, na pewno nie jakimś zdecydowanym. I jest wysokie, no jakby gdzieś tam ten rynek superfightów sprawia, że wygląda to na pewno wiele bardziej profesjonalnie. Tych organizacji jest o wiele więcej niż gdzieś tam na początku mi się wydawało, bo jak się okazuje, jest ich wiele więcej niż tylko Grapple Fest i Polaris. No i mają gdzieś tam pole do rozwoju, nawet niebieskie pasy, czy często białe nawet, mają jakieś walki na prelimsach. Fajnie gdzieś tam to wygląda, fajnie się gdzieś tam sprzedaje i... poziom jest wysoki, ale uważam, że nie odstajemy. Nie? Wiesz co, celowo zadałem ci to pytanie, bo oglądając ostatniego Grapple Festa, gdzie oglądałem go no niemal kurde całego, bo czekałem bardzo na walkę Taketa, a odpaliłem dość wcześniej, leciało to, zdążyłem 3 razy zasnąć, obudzić się, zrobić 17 innych rzeczy. Ale tak naprawdę zastanowiłem się nad tym, czy przypadkiem cała kultura widowisk sportowych, która od zawsze jest, że tak powiem, w świadomości ludzi na Wyspach Brytyjskich, powoduje właśnie to, że oni mają jakiś taki większy drive i motywację do tego, żeby nawet to robić, bo wiesz, w takich wydaniach jak widzisz Grapple Fest, no, mi się zawsze wydawało, że Grapple Fest jest zrobiony w jakiejś knajpie, bo nie wiem, czy zauważyłeś, że dookoła siedzonka są tak, takie... Tak, miejsce jest dobra. Jakbyś robił w knajpie. Jest to w klubie. W klubie i dokładnie przechodząc sobie z tym dalej, też bardzo mi się podoba idea tego, że na prelimsach walczą jakieś totalne no-name goście, którzy prawdopodobnie są niebieskimi pasami. No ale wiesz, przyciągną tam swoich znajomych, swoje rodziny i w ten sposób budujemy też market widowiskowości, że to niekoniecznie będą oglądali tylko, wiesz, ludzie z jiu-jitsu, ale także najbliższe osoby, rodziny, znajomi, etc. I idąc dalej tym tropem, wiesz co, oglądając te walki, dlaczego się zapytam o poziom na Wyspach Brytyjskich, oglądając walki właśnie wszystkich tych Brytoli, którzy tam byli, nieważne, czy to były wagi jakieś tam średnia, ciężka czy coś, ja miałem już takie wrażenie, że jeżeli chodzi o samą walkę i jakby przebieg tych walk, to miałem takie przykre wręcz wrażenie, myślę tego, kurde, chyba jiu-jitsu się trochę kończy, nie? Kończy się na takiej zasadzie, że ja miałem wrażenie, że wszystko się powtarza, kierunki, w których osoby przechodzą gardę, reakcji osoby z dołu, rozumiesz, co chcę powiedzieć, sam konspekt techniczny, nie? Że o, tu skoczył po gilotynę, a to, jakby miałem wrażenie, że nawet walczył tam taki zawodnik z wagi lekkiej, z którym kiedyś walczył Mateusz ode mnie chyba na jakimś tam Pucharze Polski ADCC. I ja tak sobie myślę, kurde, to Mateusz tak walczy, nie? Że jakby wiesz, jakby to dokładnie bardzo podobny styl. Może wszystko już widziałeś po prostu. Wiesz co, nie, bo nie chciałbym tak zawrzeć, już jestem takim dziadkiem, wszystko widziałem, ale do czego dążę? Wszystko się zmieniło w momencie, w którym na matę wszedł William Tackett z Bradleyem i po prostu pokazał takie zapasy, sprowadził Bradleya jak małe dziecko, po prostu bodylockiem, a potem zrobił go tym Ezekielem i ja zobaczyłem tą przepaść, jaka jest między UK a Stanami, stary, nie? Że to jakby, ja nie oceniam może negatywnie poziomu, który jest w UK, bo nie jestem kompetentny do tego, sam nie jestem jakimś super hiperturbograczem, tak? Ale no jednak jest przepaść, nie ma co ukrywać, że gość jest stamtąd, typu kurde Tackett, czy wcześniej walczył też Damian i Gabriel Souza, to była też walka, no to było widać naprawdę różnicę w poziomie i tym, co się w tych walkach dzieje. To nie było tak przewidywalne. Ja oglądałem te walki... No akurat zestawienie Tackett'a z Bradleyem potem pod względem medialnym to bardzo dobre, ponieważ Bradley jest dosyć sporą personą na Wyspach, a ważne, że on jest trochę overhyped i gdzieś tam biorąc gościa z absolutnej czołówki światowej, zwycięzcę Trialsów, którym jest Tackett, z gościem, który poszedł tam kilka kategorii wagowych w górę, to... No to moim zdaniem mismatch trochę, nie? Że mismatch w kontekście... Mismatch. W kontekście, no Tackett kilka klas wyżej, nie? Kilka klas wyżej, tak, no. No ja też generalnie byłem... Bo teraz będzie walka Tackett o Flanagan. Ja bym stawiał na Flanagana.
Gdzieś tam, jeśli miałbym położyć pieniądze na kogoś. Mam wrażenie, że kurde, William odrobił lekcję po Mateuszu. Okay. Bardzo, bardzo możliwe. Jego walka, powiem ci tak, to była ostatnia walka na ADCC w 7-7, którą ja chciałem zobaczyć, ponieważ jestem dużym fanem Williama Taketa, jeżeli chodzi o jego jiu-jitsu. Właśnie to, w jaki sposób walczy, bo kurde, jego zapasy, które robi, no, to jest mistrzostwo świata, nie? Widać, że gość jest naprawdę wykwalifikowanym, kurde, graczem, ale myślę, że lekko zlekceważył Mateusza i to niestety postawiło kropkę na tym wszystkim, że nie spodziewał się, że aż tak to wszystko gdzieś tam może wejść. Co, nie wiem, czy go zlekceważył, ponieważ z tego, co wiem, Mateusz był u niego z całą ekipą, był u niego w Austin. Tylko, że Taket chyba się nie kulał wtedy, wiesz, z tego, co kojarzę z Mateuszem. Dobra, gadałem. Ale odpalił jego brata. Jest tak, gdzieś, tak, jest tam... ale no wiesz, ale też trzeba pamiętać, że Mateusz wszedł na Last Call, tak, tutaj na tej DCC, wiesz, różnie się mogło potoczyć. To są moje domysły. Ja tutaj, wiesz, tylko spekuluję, jak to się mogło potoczyć, ale wracając do jego walki z Owenem O'Flanaganem, to wydaje mi się, że jeżeli miałbyś postawić pieniądze... Ja bym tak pewnie nie postawił hajsu na to, nie? Na takiej zasadzie, bo tutaj nawet nie wiem, czy na Williama bym postawił tutaj, aczkolwiek rozmawialiśmy też niedawno o istocie matchmakingu jakby w dzisiejszym jiu-jitsu, który to się wydaje, że jeżeli zestawisz leglockera z leglockerem, to czasami mogą wyjść z tego naprawdę ciężkie, widowiskowe mecze, ale jak zestawisz jakiegoś gościa, który jest... jest dynamiczny w przejściach, ale boi się wchodzić do środka, żeby nie dostać legloka, to też różnie to wychodzi, tak? Właśnie ja gdzieś tam od jakiegoś czasu bardzo mocno gdzieś tam promuję ideę, że poddanie albo decyzja to jest najlepszy ruleset, czyli taki ruleset, jaki jest na Who's Number One albo na Polarisie, że to jest w ogóle najlepsze, że to najbardziej motywuje ludzi do działania, wtedy te walki są najlepsze. No ale potem gdzieś tam tak jak doszliśmy do wniosku, że jednak matchmaking finalnie rozchodzi się o to, jaki zawodnik stanie naprzeciwko jakiego zawodnika i co oni gdzieś tam chcą wnieść na matę, bo no za przykładem tego mojego superfightu, gdzieś tam ruleset był dla mnie wymarzony, no a walka mi była za ciekawa, albo na tym rulesecie będą zmierzyli się na Who's Number One, Josh Hinger z Wagnerem Roczą, to się bili po łbach 15 minut i przepychali, nawet zbytnio zapasów nie było. Weź na przykład z zawodnika, gdzieś tam robi dużo skrami, na przykład walki Rotulo, pod każdym rulesetem będą ciekawe. Gi, no gi, ADCC, decyzja. Poprawmy, Rutolo. Rutulo. Rutolo. Rutolo. No, tak, okay. Tak. No tak, oczywiście, bo jest to taki dokładnie skramblowy styl walki. Myślę, że też tym Rutolo, nie wiem, czy Tai, czy Kate jest w ONE FC. Tai? Oboje już są. No, Kate ma pas. Kate ma pas i myślę, że właśnie takim stylem walki, wiesz, zjednali sobie właśnie przychylność tego, że wiesz, no to jest widowiskowy styl. Ja do dzisiaj nie wiem, czy w każdym podcaście, aczkolwiek z wieloma osobami o tym rozmawiam i uważam, że Mati Szczyciński jest odpowiednią osobą, która mogłaby walczyć w takim ONE FC, bo... Zdecydowanie. Wiesz, tak, walki Mateusza, też nieważne w jakiej formule, tak. Zawsze będą ciekawe, nie? Tam zawsze nastawienie na końcówkę, gdzieś tam to ludzie chcą widzieć najbardziej i ja... Skramble są spoko, ale na przykład jeśli to są tylko skramble i one gdzieś tam nie prowadzą nic do niczego, nie wynika, to tak. Też nie jestem jakby podjarany nimi, nie? Na przykład jest ogromny hype na Owena Livesey, nie? A gdzieś tam ja nie jestem jego fanem do końca, bo gość po prostu idzie do przodu, robi skramble, po tych, no fajnie, że rzuca gościami wysoko, ale jeszcze ani razu nie widziałem, żeby on kogoś skontrolował po takim rzucie. Wiesz co, też rozmawialiśmy a propos Owena Livesey i pamiętam, że był taki dość duży moment, tak jak mówiłeś, hype na niego i ja na przykład oddaję mu bardzo duży kredyt w kontekście tego, jakim jest nauczycielem, bo oglądałem jego szkoleniówki i to, w jaki sposób opisuje metodykę, wiesz, judo pod nogi i rzuty. W ogóle też bardzo dużo z tego czerpałem, dużo drillowałem i rzeczywiście to są fajne rzeczy, jak można implikować. I uważam, że tak, chłop zasłużył na to, co ma teraz na pewno. Na ten fame i na to, że akademia mu się rozwija. Też z tego, co opisuje, to wiesz, jest normalnie trenerem, prowadzi akademię, do tego sam startuje, więc wiesz, jest bardzo dużo na głowie, aczkolwiek nie jestem fanem jego performance'ów, bo ja poza stójką parter jakby tam jest, wiesz, tam jest nikat, pchanie się głową do przodu i no tyle, no oglądajmy, co będzie dalej. No ale fajnie, no kibicuję. Dobra, Maciul, przejdźmy sobie dalej, ponieważ opisaliśmy trochę twój ostatni superfight, no ale też byłeś ostatnio na obozie.
I może o samym obozie to tam, sam obóz to również się zapytam, ale chodzi mi też o taki kontekst jakby ciebie w roli trenera prowadzącego, bo też od dłuższego czasu jest to tak naprawdę coś, czym się parasz, czym się zajmujesz, czym zarabiasz na, chciałbym powiedzieć na chleb, ale to na drożdżówki z pewnej sieciowej piekarni. Tak, ja pamiętam... Twoje pierwsze duże seminarium na Piranha Grappling Camp, które robiłeś i pamiętam, że wtedy też trochę czasu spędziliśmy razem i mówiłeś, że się stresowałeś, tak, że to był taki twój, no można powiedzieć, że jest to występ publiczny, wiesz, w kontekście jiu-jitsu i do dzisiaj nie zapomnę tej seminarki, w której jakby nomenklatura opierała się na tak trudnych nazwach tych wiązań nóg, że sam Zbychu musiał cię lekko postawić. Może nie, że do pionu, ale musiał powiedzieć, w jaki sposób tłumaczy się prostemu chłopu. Przejąć pałeczkę na chwilę i wytłumaczyć to bardziej... Tak, tak, tak. Polskim językiem. Chłopatologicznie, jak to mówię, tak. Aczkolwiek, no, ja dobrze, bardzo fajnie wspominam te seminarium. Też gdzieś tam zainspirowałeś mnie potem źródłem, skąd to bierzesz. Sam trochę pooglądałem. No, ale od tamtego czasu już trochę minęło. Jesteś tu w Aligatorach codziennie, prowadzisz treningi, prywatki i powiedz, jak jakby czujesz, że rozwijasz się jako, powiedzmy, trener, nie? To dla mnie bycie trenerem to jest bardzo duże wyzwanie, ponieważ chcę to robić jak najlepiej i jakby uczyć jiu-jitsu jak najskuteczniej i zawsze gdzieś tam układając program pod grupę, czy program pod gdzieś tam indywidualną osobę, która do mnie przychodzi, przy każdym treningu sobie myślę, kurczę, czy to było to, czy to było spoko, gdzieś tam jak to ulepszyć, nie wiadomo, że lepsze jest gdzieś tam wrogiem dobrego i jednocześnie sam się dużo uczę, nie? Gdzieś tam przerabiając te podstawy, mając kogoś totalnie od zera, w większości prywat mam takie wrażenie, że jednak coś nowego wyciągnąłem z tego, pokazując gdzieś tam ten temat, który przerabiałem już naprawdę wiele razy, nie? Więc akurat uczenie jiu-jitsu bardzo dobrze wpływa też na to, jak gdzieś tam sami rozumiem, jak sam je potem ćwiczę. I ja na przykład do uczenia osób początkujących mam takie podejście, że chciałbym pokazywać im takie techniki, które zostaną z nimi na dłużej, nie? Które gdzieś tam będą mogły robić ze sobą przez całą swoją podróż z jiu-jitsu i gdzie później będą mogli tylko dokładać do tego. Nie? Nie chcę uczyć takich rzeczy, które gdzieś tam im pokażę i one zadziałają tylko na osobie o mniejszym doświadczeniu, bądź gdzieś tam dużo, dużo słabszej fizycznie i tak dalej. Nie? Takie techniki, takie tak proste, że aż za proste. Nie? Czyli też wychodzisz z takiego założenia? Też, no bo ja też myślałam o sobie i o jakby metodyce, którą ja stosuję, że im tak naprawdę ten dłużej ten program będziemy opierali na jakby tych fundamentach, jak zwał, tak zwał, każdy okay. Je interpretuje inaczej, tym potem łatwiej jest do tego dokładać. Nie? Dlatego ja też, można powiedzieć, nie że w kółko, aczkolwiek trochę tak, trochę kręcimy się z moimi podopiecznymi w kółko, ale wiesz, no łatwo też obserwować statystycznie potem na kurde krajowych zawodach, jak oni jeżdżą, jakie pozycje dominują i wygrywają, nie? Fajnie jest sobie gdzieś tam, wiesz, orbitować czasami na jakichś, że tak powiem, innych obszarach, aczkolwiek te podstawy cały czas działają. Aczkolwiek chciałbym się też ciebie zapytać, wiesz co, o to, w jaki sposób ewoluowałeś też jako trener, bo ostatnio mi wspomniałeś, że jak jeszcze mieszkałeś na Śląsku, to miałeś czas, w którym... godzina indywidualna z tobą kosztowała o wiele mniej niż teraz i jeszcze okay. Dojeżdżałeś, że tak powiem, do swoich pacjentów, tak, żeby ich uczyć. Opowiedz może chwilę o tym. To była jakaś po historia. Jakoś to, wtedy jeszcze na Śląsku nie prowadziłem prywat, miałem tylko grupę. I na imprezie klubowej jakoś tak wyszło, że kolega nie ma czasu dojeżdżać na treningi, ma pracę zdalną, strasznie dużo ma tej pracy zdalnej i pojawił się pomysł, żeby dojeżdżać do niego do chaty na treningi prywatne z jiu-jitsu. Wzięłem wtedy ze sobą matę, którą mam już, o kurczę, z kilka dobrych lat. Kupiłem takie puzzle, akurat były w Biedronce centymetrowe, jeszcze na promce były w ogóle, nie? Ta mata to jest kawał historii. Jest gdzieś tam większość czasu rozłożona u mnie w salonie i jeździ ze mną od mieszkania do mieszkania. A to nie jest metr na metr, to jakieś mniejsze puzzle. Takie mniejsze, 60 centymetrów. To ile ty ich kupiłeś? Cztery paczki po cztery, czyli 16 puzli po... Jezu, to już kawałek. Jest trochę maty. No, no. Tak więc 2,5 na 2,5.
Chwila za oko. No i dojeżdżałem do niego z tą matą. Potem poznałem jeszcze jedną osobę. No i tak powstał biznes z prywatami na dojazd. Mobilne jiu-jitsu. Mobilne jiu-jitsu. Zajebiście. No i super, wiesz, fajnie też obserwować się, w jaki sposób to u ciebie ewoluowało. Myślę, że to też było wynikiem tego, że cały czas robiłeś swoje i że też przede wszystkim cały czas byłeś tym takim jiu-jitsu nerdem, który ogląda i też chce tą wiedzę przekazywać, bo według mnie, jeżeli no nie siedzisz w tym tak trochę obsesyjnie, bo tak trochę musi być, nie? Że po prostu cały czas studiujesz, siedzisz, wymieniasz się doświadczeniem, to ta chęć nauczania się w tobie nie obudzi. No też nie wszyscy, bo no, są friki, którzy oglądają dużo, ale z trenerstwem nigdy nie będą mieli nic wspólnego, po prostu robią to dla siebie, tak? Myślę, że to też jest, to mi się wydaje, taka trochę, musi być coś związanego z cechą charakteru i z osobowością, wiesz, że te nauczanie innych w jiu-jitsu nie bierze się znikąd, nie? Wydaje mi się, że jeżeli będziesz myślał o tym, żeby uczyć jiu-jitsu tylko w kontekście tego, żeby zarabiać hajs i na przykład robić prywatki, no to ci nie pyknie, jak we wszystkim. To musi gdzieś wychodzić, gdzieś tam naturalnie, tak? Dobrze, wiesz co, no to może wróćmy generalnie teraz trochę do twoich początków na Śląsku, tak? Jak zaczynałeś trenować jiu-jitsu, bo też zanim przyniosłeś się tutaj, to za tobą kilka ładnych lat treningu tam. Może wiesz co, tak najbardziej prozaicznie, wiesz co, nie chciałbym się pytać, jak to się zaczęło, bo w tym jak to można zawrzeć bardzo dużo, tylko czy był jakiś taki konkretny background tego, dlaczego chciałeś trenować sporty walki, dlaczego w ogóle chciałeś trenować jiu-jitsu, czy to był, no nie wiem, czy był jakiś taki, wiesz, konkretny moment, coś, jakieś wydarzenie w życiu, co pchnęło cię na treningi, czy to po prostu była kolejna jakaś zajawka i chęć spróbowania się w czymś nowym? Co, zawsze lubiłem rywalizować, jakimkolwiek gdzieś tam w sporcie by to nie było, czy jakieś sporty drużynowe, czy coś. To było zawsze coś, gdzie, co lubiłem, czy tam jedno, drugie, że walka, gdzieś tam ogólnie grappling to jest coś, co lubię. Mój tata trenował zapasy, więc z nim często się gdzieś tam wygłupiałem. Ja już wszystko wiem, dziękuję, następne pytanie. Także często gdzieś tam uczył mnie jakichś rzeczy, gdzieś tam w formie zabawy, ale to gdzieś tam bardzo, bardzo fajnie wspominam. Z kolegami często gdzieś tam. Właśnie takie zapasy piaskownicowe, to była fajna gdzieś tam forma rozrywki, bardzo dobrze to wspominam, gdzieś tam w głupie zabawy, więc to gdzieś tam zawsze w tym kierunku mnie ciągnęło, aż w pewnym momencie stwierdziłem, no chciałbym zająć się tym gdzieś tam poważniej. W ogóle na pierwszy trening poszedłem z mocną myślą tego, że chcę być zawodnikiem, że chcę rywalizować. Jeszcze nie do końca wiedziałem, co to jest, ale już wiedziałem, że jestem nastawiony na zawody i na rywalizację. No. I gdzieś tam ten grappling to jednak coś, w czym czułem się najlepiej. W ogóle zacząłem trenować na początku sporty walki od tego jiu-jitsu tradycyjnego. Właśnie w tym też startowałem pod Polskim Związkiem Jiu-Jitsu w Formule Fighting. Natomiast przez to, że jest to taka dosyć nisza, poziom rywalizacji jest dosyć niski. Nie trenuję to zbytnio dużo osób. Potem odkryłem brazylijskie jiu-jitsu, gdzieś tam powstał klub w Rydzie Śląskiej. Zacząłem trenować jedno i drugie i gdzieś tam od razu zakochałem się właśnie w brazylijskim jiu-jitsu, w tej formule. No i gdzieś tam poziom zawodu był o wiele wyższy, bo to zdecydowanie większe wyzwanie i to też gdzieś tam mnie kupiło, nie? No kiedyś też myślałem bardzo mocno o robieniu MMA, nie? Że gdzieś tam przez to, że to jest najbardziej popularny sport walki, gdzieś tam cała ta otoczka dookoła tego, to myślałem, tak, będę mistrz. Miałem takie marzenie małolata, że będę mistrzem UFC, tak, to mnie gdzieś tam ciągnęło. I na początku trenowałem i te tradycyjne jiu-jitsu i brazylijskie z myślą o tym, że kiedyś będę robił MMA. Później jak gdzieś tam zobaczyłem, jaką głębią jest jiu-jitsu, jak bardzo mocno gdzieś tam studnia bez dna, ile jestem gdzieś jest do odkrycia, jak bardzo jest to sport dla nerdów, a ja strasznie lubię nerdzić, strasznie lubię gdzieś tam siedzieć, rozkminiać, sprawdzać statystyki, jakieś tam analizy, odkrywać nowinki, co jest w mecie, jakby tego. I stwierdziłem, że nie, jednak to jest to co chcę robić. Nie? No dobra, ale skoro był w tobie taki competition spirit od samego początku, to powiedz, czy twoje pierwsze turnieje może nawet niekoniecznie w fightingu, ale właśnie już takie stricte w brazylijskim. Wygrywałeś, czy raczej wracałeś na tarczy? Raczej wygrywałem. To były starty w juniorach. Ja już byłem
obity dosyć mocno i byłem w kadrze polskiej tego fightingu, więc miałem jakby, pomimo tego, że to była nisza i poziom rywalizacji nie był zbyt wysoki, to jednak powiedzmy ta scena była dosyć wysoka. Jeździłem za granicę, walczyłem gdzieś tam w halach olimpijskich, gdzie cała ta otoczka była dosyć poważna, więc dosyć szybko pozbyłem się jakby stresu związanego z rywalizacją. I gdzieś tam ułatwiło mi to lepszy fokus na walkach. I czułem, że byłem gdzieś tam bardziej ubity po prostu od moich gdzieś tam przeciwników na tym etapie juniorskim. Czyli generalnie można powiedzieć, że te gdzieś wygrane były z tobą od samego początku. Wiesz, pytam, bo ja wielokrotnie jak z kimś rozmawiam, to poruszam ten temat właśnie talentu, nie? Wiesz, to jest kontrowersja, nie? Bo jedni okay. mówią, że nie ma czegoś takiego jak talent, że jest tylko ciężka praca. Wiesz, to ja się trochę z tym nie zgadzam, bo wielokrotnie poznałem z racji tego, że no już tam kawał czasu też trenuję i przewinęło mi się kilka takich osób w życiu, które po prostu, może nie to, że przychodziło im łatwiej, ale że jednak jeździli i pykali jedno za drugim, tak? I predyspozycja, nie wiem jak to nazwać, tak? Aczkolwiek czy ty w którymś momencie poczułeś, że no tak powiem wprost, nadajesz się do tego, że idzie ci w tym lepiej niż powiedzmy komuś, kto jeździ i w pierwszej i do domu. Okej. Okay. że nie łapiesz się do kategorii w pierwszej okay. i do domu, nie? Co? Ja bym teraz szerzył trochę o to, że trenowałem ten fighting na początku i tak jak powiedziałem, ten poziom konkurencji był dosyć niski. Ja startowałem w jakiejś to kategorii 8-1+, będąc juniorem, tam było zawsze mało osób i to były moje pierwsze zawody, to były Mistrzostwa Polski, ich tam było chyba z czterech. Ja je wygrałem, potem wygrałem Puchar Polski, potem dostałem się do kadry. Trenowałem półtorej roku. Byłem trzeci na Mistrzostwach Świata i to było takie gdzieś tam dla mnie, wow, chyba jestem zajebisty, nie? Chyba mam jakiś talent, już chyba będę tym mistrzem UFC. Tak sobie myślałem, że z 15 lat miałem mniej nawet. No ale nie? Miałeś prawo, nie? Bo po prostu i czyściłeś. Gdzieś tam siadłem na wysokiego konia i myślałem, nie no, ja to na pewno się tak mam talent. Wiesz, gdzieś tam te ego u małolata tak rosło, tak było pompowane, a to było głównie dlatego, że ten poziom rywalizacji nie był wysoki, a już byłem gdzieś tam na Mistrzostwach Świata, taki wiesz, olimpijski klimat, wyjście przy światłach, przy fleszach, gdzieś tam wiesz, przy fajerwerkach, taki wow, nie, chyba jestem w to dobry. I potem poszedłem na trening brazylijskiego jiu-jitsu i man, ale to było, kurwa, ciężkie, nie? Reality check. Tak mnie to gdzieś tam uderzyło i tam były... Ja sobie myślę, idąc na pierwszy trening brazylijskiego, sobie myślę, dobra, to są takie pasy, takie, to ja jestem chyba na poziomie tego i tego, nie? A tam białe pasy gdzieś tam z dwoma belkami, no tak, no matę wytarły. Milony byłeś. Jeszcze tak. Trener skrajny, szyderca, że jak tam mało lat, pokaż no te jiu-jitsu, nie? Ja tam szukałem tlenu gdzieś tam po sali, totalnie go nie umiałem znaleźć, ale jak to spadłem ze strasznie wysokiego konia, ten straszny wpierdol na tym pierwszym treningu brazylijskiego jiu-jitsu, odkryłem te legitne jiu-jitsu, tak jak ja to mówię. Leżałem martwy w rogu sali i sobie pomyślałem, o nie, tak to nie będzie. Nie, tak nie może być. I jakby gdzieś tam przyjąłem tą prawdę dosyć dobrze. Bardzo mocno mnie to zmotywowało, nie? Do tego, żeby pracować, żeby... Aspiracje miałem gdzieś tam zawsze bardzo, bardzo duże. Nie? Więc gdzieś tam ucieszyłem się, że dosyć szybciej niż później zderzyłem się z tą prawdą i podjąłem rywalizację w tym legitnym jiu-jitsu, tak no powiem. No tak, od razu sobie pomyślałem, że twoja aspiracja z będę mistrzem UFC automatycznie zminimalizowała się do jutro nie dam się poddać. Jutro nie dam się poddać, tak. Nie? I były potem konkretne osoby, które na macie znalazły mi za skórę i tym konkretnym osobom nie chciałem się dać poddać, więcej chciałem ich potem poddawać, nie? Pozdrawiam Świra, mój główny motor napędowy do tego, żeby trenować obecnie. Myślę, że Świra jeszcze nie raz pozdrowimy w tym podcaście, tak, żeby mu się zrobiło bardzo sympatycznie. Jedną z najlepszych motywacji do trenowania jest to, żeby dojechać twojego kumpla na macie, który uprawia jakiś trasztok w twoją stronę. Dlatego jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby był trasztok między ziomalami na macie.
Tak, myślę, że ten właśnie element, wiesz co, trash talku i takiego sarkazmu pomiędzy jakby trening partnerami na macie, to jest w ogóle fundamentalna rzecz u nas w brazylijskim jiu-jitsu od początku, wiesz, ja... Nie w każdym klubie tak jest. Nie w każdym klubie tak jest, aczkolwiek, wiesz co, chcę do tego nawiązać, bo... Tutaj w Aligatorach kiedyś miałem podcast z Kamilem Umińskim i rozmawiałem z nim a propos coś tam tego, no nie wiem, jakichś jego osiągnięć sportowych. I ja mu wtedy jakiś podałem przykład tego, że coś tam ja jak walczyłem w finale, czy gdzieś tam wygrałem, gdzieś na Modern Gladiator, coś to wspomniałem. I Kamil w taki szyderczy sposób się mnie zapytał, ty coś kiedyś wygrałeś w ogóle? I mój świętej pamięci tato słuchał kiedyś tego podcastu i mówi... Kurde, jaki cham, ty. Jak on mógł się tak zapytać w ogóle? A ja mówię do niego, tato, nie, to u nas normalne, wiesz, to trzeba mieć dystans do tego, wiesz, ten. I to jest właśnie to. I a propos, wiesz, Q&A ze Zbychem, które gdzieś ostatnio wyszło na portalu. Nie pamiętam, więc nie chcę tutaj popełnić błędu. Zbychu dokładnie powiedział to samo, że jeżeli, kurde, w Piranii i u nich po prostu nie masz dystansu do siebie, nie potrafisz się z siebie śmiać, to nie przetrwasz. I ta szydera i trash talk, jak to powiedziałeś, między trening partnerami, tak naprawdę jest zajebistym motywatorem, żeby potem na drugi dzień mieć tą przewagę, nie? Tak. Dokładnie. No, dobra. Maciu, to przejdźmy sobie do kolejnego etapu w twoim życiu, którym była przeprowadzka do stolicy, do Warszawy, w której stacjonujesz już ile czasu? 2 lata będą we wrześniu. Już 2 lata. No i od razu tak naprawdę twoja przeprowadzka była tutaj do Aligatorów? Tak, od razu. Od samego początku. I z tego co pamiętam, to duży udział był tutaj Kamila Umińskiego chyba, który zaoferował ci pomoc, którego znowu wspominam, tak? Więc może przybliż trochę całą tą historię w ogóle twojego zamysłu, że przyjeżdżasz tutaj i już jiu-jitsu all the way będzie. Okej, no dobra. No to jeszcze chwilę przed przeprowadzką prowadziłem treningi w Grizzly Martial Arts, prowadziłem treningi w Shark Top Team Bytom. Miałem grupy dorosłych, miałem sporo grup dziecięcych i byłem głównym trenerem jiu-jitsu i w jednym i w drugim klubie. I gdzieś tam mając lat 18-19, będąc purpurowym pasem, gdzieś tam z mocnymi aspiracjami, no głównie zawodniczymi, nietrenerskimi. No i wtedy to się zmieniło, mistrza DCC. I że gdzieś tam marzenia UFC odwiesiłem na kołek. Ale w międzyczasie zaliczyłem jeden start w Almie. O, no zajebiście. O tym to do tego też wrócimy. Tak? Jest na YouTubie. Można zobaczyć tą walkę. Śmiechu będzie co i miara. No, ale wracając gdzieś tam, na tamten etap było to dla mnie bardzo dobre. Bardzo, bardzo gdzieś tam dziękuję i Grizzly, i Sharkom za możliwość gdzieś tam rozwoju i tego, że mogłem żyć w jiu-jitsu, głównie przez to, że prowadziłem te grupy dziecięce. Było to dla mnie bardzo ważne na tamten etap. No, ale stwierdziłem, że gdzieś tam chciałbym czegoś więcej, szczególnie zawodniczo, nie? Chciałbym mieć taką ekipę, która gdzieś tam potrafi mnie mocno dojechać, zmotywować, nie? Gdzieś tam więcej rekinów dookoła siebie. No i też stwierdziłem, że chciałbym mieć mentora, nie? Bo gdzieś tam będąc, no 2 lata to trwało i w Grizzly, i w Szarkach gdzieś tam sam głównie ciągnąłem wózek, sam gdzieś tam nerdziłem, oglądałem szkoleniówki, jakieś tam walki, analizy, gdzieś tam sam przygotowywałem cały materiał treningowy i stwierdziłem, że no przydałby się mentor, zdecydowanie, nie? I poznałem się z Kamilem Umińskim, gdzieś tam zagadałem go, czy byłaby opcja. Wszystko zdecydowanie odmówił, powiedział, że jestem za młody i że jestem jeszcze chujem do szczania. Pokornie to przyjąłem. Ale przy drugim podejściu zdecydował mi się pomóc i przy prowadzce gdzieś tam dał pracę tutaj, stworzył mi naprawdę bardzo, bardzo dobre warunki do trenowania. Gdzieś tam bardzo mu dziękuję, jestem bardzo mu wdzięczny. I jakby objął mnie pieczą mentorską, mnie wprowadził na grupę do Radka Turka i naprawdę uważam, że to była gdzieś tam decyzja życia, bardzo duży krok naprzód, uważam, że mega progres zrobiłem, nie? Że ludzie, z którymi tutaj mogę trenować, naprawdę pchają mnie do przodu i prawie świetnie się tutaj czuję, nie? Uważam, że perspektywy gdzieś tam są naprawdę dobre.
Myślę, że warto jest wrócić też do, wspomnieć o tym, że zanim twoja, przygoda w Warszawie była oparta głównie na jiu-jitsu, podjąłeś jeszcze jedną pracę po drodze, aczkolwiek byłeś nauczycielem. Zgadza się? Opowiedz trochę więcej o tej przygodzie. Przez pół roku uczyłem matematyki w szkole podstawowej. Jest strasznie ciekawe to wyszło, ponieważ byłem rozmawiać z dyrektorką prywatnej podstawówki o zajęciach z jiu-jitsu dla dzieci i jakoś z gadki wyszło, że potrzebują matematyka. Skoro jesteś jiu-jitsu nerdem, Może ogarniesz też matmę, nie? Ja się wysprzęgliłem, że coś tam działałem już w tym kierunku. Pani stwierdziła, że świetnie. No i tak sobie pomyślałem, dobra, gdzieś tam z prywatami może być różnie, to warto by mieć gdzieś tam jakieś tam zaplecze, jakiś tam plan B, jakby coś nie wyszło, czy coś. Zastwierdziłem, dobra, spróbuję. To było ciężkie pół roku. No właśnie, jak wspominasz naukę w podstawówce? Ciężko, naprawdę, gdzieś tam. Myślałem, że skoro mam doświadczenie w uczeniu dzieci jiu-jitsu, to matematyka nie może być dużo trudniejsza, nie? Ale gdzieś tam kwestia tego, że na trening jiu-jitsu dzieci mogły przyjść. Robiły to z własnej wyjść. Woli. No może nie zawsze z własnej woli, ale... Tak. W większości tak. I że gdzieś tam gagatka, który akurat nie robił to z własnej woli, a gdzieś tam dokuczał i przeszkadzał, to można było go w najzwyczajniej w sieci wyrzucić. No tej opcji już nie było. Już się nie praktykuje wrzucanie za drzwi. Znaczy, trzeba gagatka zdyscyplinować. I... Wypompowywało cię to psychicznie? Strasznie. Było to gdzieś tam... Po tych pół roku stwierdziłem, że gdzieś tam podwało to miałem taki stres, że odciągało mnie od tego, co robiłem na macie i w pewnym momencie powiedziałem, nie, stop, tak nie może być, nie? Jiu-jitsu jest pierwsze i wszystko inne jest ewentualnie dookoła tego, a jeśli mi coś w tym przeszkadza, no to musi zostać usunięte z życia jak najszybciej. I to był, myślę, że to była bardzo dobra decyzja, ponieważ ja w którymś momencie swojego życia podjąłem taką samą. Przez półtorej roku pracowałem w technikum, więc już trochę ze starszą młodzieżą. Co prawda uczyłem w WF-u, ale wiesz co, miałem te same po prostu spostrzeżenie, że co innego jest pracować z ludźmi zdecydowanymi, którzy przychodzą na matę, nawet z dzieciakami, którzy no, sami nie decydują za siebie, ale chcą tam przychodzić, a co innego jest pracować z młodymi ludźmi, którzy przychodzą tam jednak i po prostu, bo muszą tam być. No, bo oni muszą być. Oni jakby nie chcieli, to by nie byli w tej szkole, wolę siedzieliby przy kompie czy coś, także w którymś momencie powiedziałem nie chcę tego, wolę coś tam przebidować chwilę i generalnie pójść i robić 3 godziny prywatne z dorosłym gościem, który raz, że zapłaci mi trochę więcej. No a dwa, wiesz, ten. Także byłem w podobnym momencie i myślę, że wyszło nam to tak naprawdę no dobre. No więc po tej pracy już, jak rozumiem, cały czas lecisz z prywatkami, więc twój dzień pewnie wygląda bardzo podobnie do mojego ostatnio. Z Marysią Małojasiak gadałem o tym samym, że wstaję rano, idę, robię tam 2-3 prywatki, robię swój trening, wracam do domu. Rzymunia w międzyczasie. Rzymunia, no podstawa, tak. Zwłaszcza jak masz małe dziecko, to taka Rzymunia wchodzi, że... Dobra, to wiesz co, jeszcze przechodząc do twojej metodyki treningowej, to no już tak jak rozmawialiśmy, no jesteś właśnie cały dzień na sali, oprócz tego drzemunia, to powiedz, lubisz tak dużo trenować i robisz to cały czas tak aktywnie, czy masz czasami faskę, żeby w jakiś sposób to równoważyć i mieć jakieś tam powiedzmy swoje takie poza jiu-jitsu zajęcia, które pozwalają ci się trochę odciąć od tego na chwilę, nie? No wiadomo, nie? Są etapy, że gdzieś tam... Nawet jak schodzę z maty, no jest gdzieś tam większość czasu, że schodzę z maty, oglądam szkoleniówki, analizy, gdzieś tam przygotowuję się do tego, co robię na macie. Właśnie dla mnie bardzo ważna od zawsze była ta praca, którą robisz przed przyjściem na matę, nie? Czyli gdzieś tam przygotowujesz materiał, który później sobie przerabiasz, robisz to. No najbardziej cenię sobie treningi jeden na jeden, nie? Głównie ze Świrem. Pozdrawiam go po raz kolejny. Ale twoje treningi, nie? Prywatne? Tak, prywatne. Jeden na jeden, gdzie gdzieś tam mamy jakiś temat, rozkminiamy go, potem go sobie drillujemy, potem przychodzą zadaniówki, potem robimy rundki albo gdzieś tam skupiamy się na tych zadaniówkach. Potem nawet jak są rundki na grupie wieczorami, to
i tak gdzieś tam staram, mam jakieś założenia na te walki, nie? Nie staram się gdzieś tam po prostu je przewalczyć, nie wiem, wygrać każdej. Walki to tak jak na grupie powtarzam bardzo często, że trening polega na poprawie skilla, poprawie umiejętności, a nie na wygrywaniu, nie? Wygrywać trzeba tylko te walki, które mają znaczenie. John Danaher. John Danaher, tak. Dokładnie. Chciałem dokładnie to zacytować, także bardzo się rozumiemy, no. No i gdzieś tam, no czy wiadomo, drille, zadaniówki później. Czasem czuję, że mam dosyć przepalony mózg już tym. Wtedy właśnie przejdzie jakaś taka inna zajawka, tam sobie pogram na gitarze, czy gdzieś tam, tak jak mówię, pogram jakieś gierki na konsoli. Wtedy jest ten chill, gdzieś tam 2-3 dni to trwa i gdzieś tam czuję, że umysł się jest znowu chłonny wiedzy i znowu można gdzieś tam zanurzyć się w tej studni jiu-jitsu. No ja gdzieś tam uważam też, że znowu sparafrazuję Danahera, ale to na mnie bardzo mocno trafia, że jiu-jitsu jest jak ocean i tych technik jest nieskończenie wiele, ale tych faktycznie działających jest naprawdę garstka. I gdzieś tam uważam, że w roli trenera jest właśnie zebrać tą garstkę i przedstawić w jak najprzystępniejszej formie, ucinając cały ten bullshit dookoła tego, nie? Bo jeszcze w zalewie gdzieś tam technik z Instagrama, które są z wątpliwej skuteczności i gdzieś tam się zauważyłem, że nawet dobrzy zawodnicy, na przykład taki Mason Fowler, który jest no mega kotem, wrzuca straszny chłam na tego, na swojego Insta i widziałem jego wypowiedź, że on to robi świadomie, bo to jest klikalne po prostu. To wiralowe jest, dokładnie. Strasznie wiralowe, nie? No i potem gdzieś tam uczniowie przychodzą, o trener, widziałeś to? I tam jakieś, wiesz, 2 backflipy do przejścia gardy z latającego berimbolo. Ja mówię, nie no, gość, przestań. I gdzieś tam czasem, gdzieś jesteśmy totalnie w samym jiu-jitsu, nie? Jesteśmy gdzieś tam przemysłowani tymi technikami. Rolą trenera jest okroić to, co jest gdzieś tam skuteczne i podejść w jak najprzystępniejszej formie, nie? Czasami mniej jest więcej. Nie? Tak, myślę, że to jest tak naprawdę nasz taki endless road do właśnie bycia bardzo dobrym trenerem, nie? Że coraz więcej wynajdujesz rzeczy, które warto uciąć i w coraz bardziej przystępniejszej formie podajesz je swoim studentom. Ja powiem ci, że nawet ostatnio tak o sobie myślałem, że sposób, w jaki teraz jestem w stanie wytłumaczyć wysuwanie bioder zwykłe, gościowi, który nigdy tego nie robił, a to jak to robiłem rok temu, to jest już inny level, nie? Inna nomenklatura, wpadnie ci czasami nowe jedno słowo, czy kontekst tego, co ty masz zrobić z ciałem i nagle gość, który rok temu, widziałeś ten mem, co tam Shrimp i z Halloween Michael Myers tak się podnosi do góry i kładzie z powrotem. Tak, jakby kiedyś na zasadzie, no tu wysuwasz, wyprostujesz nogi i patrzysz, a gość leży i nie wie, co ma zrobić. A teraz na zasadzie wytłumaczysz mu to, wiesz, 2+2 i gość widzi, że to kurde działa. Wiesz co, tak parafrazując właśnie, skoro odwołałeś się do Danahera, ja bym chciał tutaj przywołać pewien cytat George'a St-Pierre'a, okay, który a propos treningu i podejścia treningowego też od zawsze powtarza, że i tutaj cytując, trening powinien być jak zabawa. Jeśli nie bawisz się podczas treningu, to coś jest nie tak. Zabawa pozwala nam eksperymentować, odkrywać nowe rzeczy i rozwijać się jako sportowcy. I teraz chciałem ci zadać pytanie, na ile ty się jeszcze bawisz w jiu-jitsu, a na ile już, że tak powiem, grasz na poważnie z racji na to, że jesteś takim, wiesz, zajawionym zawodnikiem. Może nie na ile, tylko chodzi mi o takie proporcje, wiesz, jakby w tygodniu, kiedy jest ten play full time, a kiedy jest już, wiesz, taka, że tak powiem, mocno, mocne, duże zaangażowanie w sparingi, nie? I w trening. Się uważa, że to się totalnie nie wyklucza, nie? Że gdzieś tam dla mnie całe życie jest bardzo playful, nie? Jakby uwielbiam każdy jego, gdzieś tam uczenie się jiu-jitsu na każdym etapie, nie? Od momentu, w którym odpalam lapka i przygotowuję materiał, który będę przerabiał, po same drille, wcale zadaniówki, gdzieś tam ten troubleshooting, szukanie tych problemów, jakie daje nam przeciwnik, żeby gdzieś tam szukać odpowiedzi na nie, jest to... Wtedy jestem mega skupiony i podchodzę do tego bardzo analitycznie, ale jednocześnie jest to dla mnie bardzo, no... Wiesz, daje mi to jeszcze szczęście, nie? To jest gdzieś tam ten playful time dla mnie, nie? Bo gdzieś tam bezpośrednią rywalizację i nawet jak robię jakieś to, wiesz, mega rundy, jestem mega sfokusowany, to wiadomo, daje mi to jakieś to szczęście, nie? I to... Ciężko. Nie dałbym jakby takich proporcji, bo tam się to przeplata, nie? Jakby
jest ten słynny cytat Muhammada Ali'ego, że tam nienawidziłem każdej minuty treningu, ale powtarzałem sobie, że będę mistrzem i coś tam. No i był tym mistrzem i ten. Ale ja sobie nie wyobrażam na przykład ćwiczyć żytwę, jakby mi się nie podobało. Jakbym musiał się zmuszać do tego, no to no dobra, idź w cholerę z tym, nie? Będę robić coś innego. Będę robić coś, co mi gdzieś tam sprawia fan i to lubię robić i kocham to robić. Dlatego gdzieś tam jiu-jitsu zawsze było dla mnie przyjemnością, nigdy nie było gdzieś tam obowiązkiem. I tylko gdzieś tam ciężka praca uważa, gdzieś tam w moim przypadku jest robiona poza jiu-jitsu, żeby móc robić jiu-jitsu, nie? Żeby być gdzieś tam w miejscu, w którym jestem, czy w miejscu, gdzieś tam będę, chciałbym być, to gdzieś tam to, że czy to było jakąś dodatkową pracę podjąć, czy coś, żeby tam, nie wiem, móc sobie sfinansować jakieś tam zawody, wyjazd, nie wiem, sprzęcior do trenowania, nie? No i też myślę, że ten play full time, to, że nie zawsze mam też głowę, żeby być turbo skupiony. Czasem lubię po prostu sobie powalczyć, nie myśląc na tym, dobra, teraz uczę się. Niedawno miałem chwilę przerwy po Mistrzostwach Polski ADCC. Z 2 tygodnie to było, tydzień zrobiłem sobie luzu, potem mi trochę plecy przypięło, więc musiałem zrobić jeszcze tydzień luzu i wróciłem na matę, nie mając totalnie pomysłu na to, czego chcę się uczyć. I tak się pobawiłem z tym trochę. I robiłem kulanki totalnie z luzu, bez jakiegoś tam planu i jakby odkryłem, jakie to może być spoko, jakie to może być fajne, bo robiłem to pierwszy raz od pewnego dłuższego czasu, robiłem to przez jakiś miesiąc może i nauczyłem się, że można bić się bardziej z kontry, można bardziej wpuszczać ludzi, zadać jakiś tam więcej pułapek, nie chcę też do przodu, bo jak miałem w głowie jakiś plan na moje treningi, to forsowałem pewne rzeczy i forsowałem pewne pozycje, żeby w nich się znaleźć, żeby z nich przerobić, żeby gdzieś tam poszukać problemów, jakie ta pozycja mi daje. Zamiast tak trochę tak go with the flow i to też było bardzo spoko. To był ten taki bardzo mocno playful time dla mnie, nie? No właśnie tak jak powiedziałeś, że to chyba był ten prawdziwy playful time, nie? W którym przez miesiąc no generalnie też bawiłeś się tym, tak? Ale wiesz co, mi się wydaje, że tak jak ciebie słucham... Tak to dryfowałem. Tak, mi się wydaje, że ty generalnie nie należysz do tego typu zawodników, który będzie tak bardzo w taki, wiesz, martyrologiczny sposób mówił o etosie ciężkiej pracy, wiesz, zapocony i w ogóle, że wiesz, jakby fajnie ująłeś to, że jakby ciężka praca w twoim przypadku, jeśli chodzi o jiu-jitsu, toczy się poza matą, po to, żebyś mógł trenować, nie? To jest, powiem ci, że bardzo ciekawe spostrzeżenie, na które ludzie może czasami nie zwracają uwagi, nie? Że może nie zasuwają na macie do pożygu, ale na przykład gdzieś kurde w robocie siedzą po 8-9 godzin, mega się stresują po to, żeby iść potem potrenować i to też jest hard work, który wpływa na to, że no jakby ty w tym jiu-jitsu możesz być lepszy, bo kurde mimo wszystko, że idziesz zmęczony po całym dniu, ale idziesz jednak na tą matę i coś tam kurde dalej robisz i wytężasz mózg, żeby się rozwijać. Że ciężka praca to jest tak naprawdę suma wszystkiego, nie? Co gdzieś tam nas w życiu spotyka po to, że i dzięki temu się stajemy tak naprawdę lepsi. Tak jest. Okej, to jeszcze, wiesz co, kontynuując temat tego playful, wspomniałeś o tym, że coś tam sobie pogram na gitarce czy coś i od zawsze kojarzyłeś mi się właśnie z osobą, która jest tam gdzieś mocno zajawiona właśnie na jakieś tematy popkulturowe, muzyczne. I chciałem się ciebie zapytać, co generalnie tak wychowało cię popkulturowe, jeżeli chodzi o jakąś muzę, jeżeli chodzi o książki, czy jakieś filmy, czy masz jakieś swoje takie, które no, zapadły ci w pamięć, które wymienisz jakby z pierwszego tołku, nie? Okej. Okay. Okay. Matthew's favorite. Okej, okay. Jeśli chodzi o muzę, to na pewno Rage Against the Machine. A to stąd ostatni komentarz, jasne, już wszystko rozumiem. Okay. Tak. Czyli Zach de la Rocha. Zach de la Rocha, zdecydowanie. Tool, Maynard James Keenan, który ma brązowy pas w jiu-jitsu. Ma, tak, jasne. Jest mega zajawkowiczem. Slipknot, Korn, kiedyś strasznie zajawiam, miałem na New Metal. Myślałem, że mnie to jest taki cool i miałem taki ciężki... Na początku. No, jasne. Dla mnie ciężkim momentem było, jak się dowiedziałem, że jednak nie był cool wtedy, nie był cool teraz, nigdy nie będzie cool. No, ale brzmiało. Zdecydowanie, tak. Nie? Jest tam muza metalowa bardzo mocno w serduszku. No ale nie gram tak, jakbym chciał. Nie? Określiłbym to bardziej jako wrzdąkanie. No ale to wiadomo, no jest jakaś tam zajawka, nie? To jest ten. A coś z książek, z filmów? Z
książek. Kurczę, nie chciałbym, żeby to brzmiało jakoś... To bardzo fantasy, bardzo lubiłem. Mhm. Nie? Gdzieś tam... Postapo, Metro 2033, całe uniwersum, bardzo Dmitry. Polecam. Dmitry Głuchowski. Ale mamy też polskie jakby odpowiedniki w uniwersum. Paweł Majka ma serię o Krakowie, bardzo polecam. Generalnie tematy fantazy, tak? Tak. I filmy, jak rozumiem, też w tych ujęciach? Gra o Tron. Zdecydowanie bardzo wysoko na liście. Co prawda nie fantazy, ale Peaky Blinders. O Jezu, to jest... Tak. Jesteś panem? Najmocniej mnie gdzieś tam... W serduchu siedzi ostatnio cały ten klimat. Jasne. Wiesz co, chciałem się ciebie jeszcze zapytać o taką rzecz, jeżeli chodzi o jiu-jitsu, o samą naukę i o jakby... styl. Powiedz mi, czy zauważyłeś taką tendencję, że osobowość jakby danego człowieka, nie wiem, czy to jest twój jakiś podopieczny, czy w ogóle na podstawie twoich obserwacji, jak bardzo osobowość ma wpływ na to, jak się ktoś uczy i jak przede wszystkim walczy w jiu-jitsu? Wiesz, co chcę powiedzieć? Ogromny. Uważam, no że gdzieś tam jest... jiu-jitsu, twój styl mega oddaje twoją osobowość. Mhm. I gdzieś tam... Że jednak, dla mnie jiu-jitsu jest trochę taki RPG, nie? Że jest, masz swoją postać, wybierasz sobie skille, nie? Zyskałeś nowy poziom, to ty ładujesz teraz w połóweczkę bardziej, czy bardziej w przejścia gardy, czy może ten proces odwrócony, nie? Że gdzieś tam tymi skillami wpływasz na to, że poziom rośnie do góry. Odwrócony jak w grach, nie? Masz jakby... Ale, że zbierasz sobie te umiejętności i budujesz taką swoją postać, nie? I no... Ktoś, kto jest raczej mega wycofany, introwertyczny, turbospokojny, nie będzie jakby mega scramblerem w walce, nie? Raczej będzie miał taki spokojny styl. I ktoś, kto jest turbospokojny, też nie będzie miał takiej agresji sportowej w walce, nie? Ale to się da zrównoważyć. Oczywiście od tego mamy aspekt stricte defensywny, że tak jak nawiązałeś do takich introwertyków, gości wycofanych, spokojnych, ja zauważyłem, że tacy jak się zaczynają uczyć jiu-jitsu, to z biegiem czasu ich defense staje się naprawdę mocny, tak? Wiesz, coraz trudniej jest poddać, skontrolować, a to jest bardzo taki zapomniany aspekt tego, że ktoś się rozwija w jiu-jitsu, nie? Bo to wiesz, jakby ciężko jest o kimś powiedzieć, ty dobry jest, no. Ciężko go poddać. Zazwyczaj mówisz tak, ty dobry jest, odpalił mnie, wszedł mi za plecy, wiesz. Ofensywa jest jakby zawsze na tapecie bardziej, nie? Ale tak jak mówisz, a powiedz, czy wśród swoich jakby podopiecznych, których nauczasz, zauważasz jakieś takie tendencje a propos przyswajania wiedzy, nie? Czy wiesz, ktoś o jakimś tam danej osobowości, nie wiem, łapie szybciej coś, komuś przychodzi coś trudniej, nie? To już w kontekście samego takiego, wiesz, metodyki nauczania. A czy konkretny typ osobowości uczą się szybciej bądź wolniej? No, gdzieś tam przez to, że sam jestem nerdem, to nerdów mi się uczy też najłatwiej. Nie wiem, gdzie się nadajemy na podobnych falach. Tam mam z jedną osobę, która by zdecydowanie wolałaby nie myśleć, więcej robić, więcej trzaskać powtórzeń. Mówi, że no dobra, to ja to muszę jeszcze wyklepać tam 100 razy i to będę umiał. Nie do końca o to chodzi. Wolałbym, żebyś robił bardziej na zrozumienie niż na powtórzenia. Ja też gdzieś tam, jak tylko mój uczeń łapie gdzieś tam ruch, nie jest w stanie go zrobić, nie wiem, w sekund drillu dobrze, nie wiem, z 5 razy, to od razu wrzucamy jakąś taką zabawę, mini zadaniówkę, że to już jest z lekkim moim oporem. Z lekkim gdzieś tam, że się zapieram, daję mu trochę presji, daję mu tego i musi i sam szukać tych problemów związanych z tą pozycją. Zachęcam też do tego, żeby jakby wiesz, rozmawiał ze mną w trakcie, co mu tam sprawia trudność, to ten, żeby jak nie wiedział, jak sobie z czymś poradzić, to żeby sam to wykminił, potem ewentualnie, żeby mnie dopytał, nie? Strasznie mocno stawiam na ten tak zwany troubleshooting, nie? Jeśli ktoś, bo niektórzy mają tryb nauczania, że idą bardzo mocno powtórzenia w ramach jakichś tam nowych nawyków i to też może być spoko, ale to nie jest do końca gdzieś tam, to w jaki ja sposób trenuję i czy twój uczeń się gdzieś tam z tobą, nie? Jakby osobowościowo się spina, nie? Bardziej w ten sposób bym powiedział.
No właśnie, to przy okazji chciałem się zapytać, jakie metody stosujesz sam i jakie jakby ze swoimi podopiecznymi w kontekście właśnie nauki nowych rzeczy i drillowania. Wiesz co, bo ja mam wrażenie i tak podpytam się ciebie już jakby gdzieś totalnie prywatnie, okay. Bo ja od dłuższego czasu mam wrażenie, że trzymam się schematu, wiesz, 2-3 minuty na drill i cały czas robię gdzieś tam podobny ruch, a wiem, że to mogło gdzieś ewoluować i powiedz, ile ty poświęcasz czasu, powiedzmy, na naukę czegoś nowego i czy masz na przykład takie jednostki, w których jakby tylko katujesz jedną rzecz, czy kilka nowych rzeczy gdzieś dajesz sobie na jedną? Nie wiem, czy nie zrobiłem 8 pytań w jedno. Nie, rozumiem, jakby raczej nie trenuję w sposób, że cały czas powtarzam jedną rzecz, chyba że to jest dla mnie totalnie nowy ruch i chcę go zrozumieć i chcę mieć jakby przyzwoite wykonanie go, ale jak tylko go załapiesz, tak będzie na przykład z wkrętkami, czy jakimiś takimi ruchami, które są trudniejsze do skoordynowania, no to je trzeba gdzieś tam przedrillować więcej razy, żeby twoje ciało się układało w odpowiedni sposób, żeby to nie było dla ciebie wyzwaniem, nie? Szczególnie jakby to był początkujący, no to nakryć się nogami, czy zrobić coś w stylu berimbolo, czy nie wiem, Kiss of Dragon, no to trzeba wyklepać, nie? Niektóre rzeczy są prostsze i ich trzeba klepać jakby mniej. Ale jak tylko nauczę się jakiegoś ruchu tak koordynacyjnie, to staram się go wrzucić w jakiś szerszy kontekst i na przykład robić kombinacje jakieś, nie? Więc tam proszę mojego partnera, żeby dawał mi jakiś opór, czy żeby się w miarę ruszał. Na przykład robię jedną rzecz, on robi reakcję, no to ja na tę reakcję robię kolejną reakcję i jeszcze puszczam czas, czyli to są 4 minuty. Jeśli to jest praca gardą, no to nie wiem, rzucam jakiś atak na dół, gość się prostuje. Rzucam atak na górę, gość się prostuje, biera atak na dół, on wtedy spróbuje, ja wtedy wracam do góry. Nie? Czy gdzieś tam staram się łączyć ze sobą jak rzeczy jak najbardziej, bo na pewnym etapie nie rozchodzi się o to, jak wykonujesz konkretną technikę, tylko jak je łączysz ze sobą. I to jest gdzieś tam taki główny sens tego, w jaki sposób ja drilluję, jakby uczę się jiu-jitsu. I wiesz, możesz mieć mega zajebiście dobrą technikę, ale wykonaną w złym momencie nie zadziała, nie? A możesz mieć całkiem okej technikę, ale jeśli timingowo wejdzie spoko, no to wchodzi jak nóż w masło, nie? A żeby to okienko timingowe, kiedy możesz wykonać jakąś akcję, jesteś w stanie wydłużyć sobie, nie? Jakby atakując pierwszą, drugą rzeczą, jakby wchodząc tym decydującym atakiem w trzecie, czwarte tempo, nie? No to już jest gruba, nerdowa rozkmina. Nie, fajnie, fajnie, bo to jest właśnie, wiesz, coś, czego myślę, że czego wielu osobom brakuje. Wiesz co? Ja się też biję dosyć dynamicznie, nie? Więc mi gdzieś tam dosyć łatwo rzucać kombinacjami i zmieniać te ataki, zmieniać kierunki też. Nie, no to jest, nie. Wiesz, no to jest to właśnie. No możemy obserwować, no kurde, najlepszych, nie? Nawet Mateusza, którego po raz kolejny wspomnimy, że tam cały czas praca łańcuchowa, nie? Tak. I że to, co zrobił na Jedzie, to no nie wyszło, że to była jedna akcja pierwsza. Tam było, kurde, wiesz, akcja, reakcja, zostawił, tak Tarow, dziękuję. Nie? Maciu, chciałem, żebyśmy jeszcze przeszli sobie do takiego tematu. Już trochę poza matą. Też ostatnio rozmawiałam o tym z moim poprzednim gościem. Mam wrażenie, że jiu-jitsu poza tym, że na macie w pewien sposób ukształtowało nas technicznie jako sportowców, to też zrobiło z nas takich trochę nawykowców, nie? W pewnych kwestiach i oprócz tego, że wiesz, poświęcamy czas na dokształcanie się techniczne, metodyczne, jakieś przygotowywanie treningów czy coś, to musimy często zadbać o regenerację, musimy zadbać o jakiś trening motoryczny, musimy ugotować sobie obiad, albo po prostu zadbać o to, żeby dostarczać jakieś tam dobre paliwko. I właśnie chciałem się zapytać o jakieś te twoje takie nawyki, które wyrobiły się właśnie dzięki jiu-jitsu i czy w ogóle się wyrobiły, tak? I powiedz, czy inaczej, ujmę to pytanie w ten sposób, jakby jakich dobrych nawyków się, że tak powiem, nabawiłeś? Jakie dobre nawyki wyrobiłeś jakby dzięki jiu-jitsu? Właśnie takie, wiesz, jeżeli chodzi o ciebie. I jakich złych się jeszcze nie pozbyłeś? Tak, to są te dwa spektrum tego pytania. Jakich dobrych nawyków się to lubię? No, że gdzieś tam to bardzo długo
skupiałem się tylko tym, na tym, co jest na macie i gdzieś tam poza nią, byłem bardzo mocno zdyscyplinowany, jeśli chodzi o jiu-jitsu, a poza nią byłem tak, no, mogło być lepiej, nie? I dalej nie jest to gdzieś tam idealne, ale gdzieś tam zacząłem w pewnym momencie dbać o takie rzeczy jak prewencja kontuzji, siłka, jakieś mobility, rozciąganie. Mam też, pracuję z mega fajnym gościem od tego, z Jaśkiem Żelaznym, który gdzieś tam dba mocno o to i też podoba mi się tą jego rozkmina na ten temat, bardzo fajnie motywuje mnie w tej kwestii, daje mi naprawdę gdzieś tam rzetelną wiedzę, jak to robić. I cały czas walczę z tym, żeby chodzić wcześniej spać. Ale jednak... Miałem zapytać o spanie. Różnie. Różnie. Różnie, ale przez to, że ten, że... te prywaty poranne dosyć dobrze ustawiają mi rytm dnia. Słuchałem taką, polecam, a propos rutyn i dobrych nawyków, polecam bardzo Huberman Lab podcast i biohacking. Kwestia jak nie wiem, zimny prysznic, opóźnienie tego, kiedy tam dostarczasz kofeinę, rytm dnia, polepszenie jakości snu, daje jakieś tam bardzo przydatne tipy. I od jakiegoś czasu, jak zacząłem pracować w tej szkole, stwierdziłem, że muszę jakoś zmaksymalizować czas na regenerację, ponieważ jego jest mało, ten grafik się bardzo mocno zagęścił. Więc takie triki jak, no wiadomo, że tam się nie uderzać niebieskim światłem po oczach przed spaniem jest bardzo ważne, ale od niedawna zacząłem spać w masce na oczach i gdzie zawsze miałem strasznie ciężko zasnąć, to mi bardzo pomogło ostatnio, że ta jakość snu jest lepsza. Więc to jakieś inne triki, które zlepszają regenerację, bardzo polecam. Sauna. Lubię, ale ostatnio coś nie korzystam. Zimne prysznice? Zimne prysznice. Z rana wchodzę jak złoto. Wchodzisz, codziennie robisz? Staram się. Znaczy teraz jest cieplej i ta woda nie jest taka zimna, jak zacząłem to robić. No, to była naprawdę lodowata i słyszałem, jak to momentalnie mnie budziło. Jednocześnie dawało mi gdzieś tam tej autentycznej energii, ten poziom dopaminy jakby szybował w górę i potem był bardzo wolno jakby uwalniany, opuszczany w ciągu dnia i nie spadał poniżej ten baseline. Nie? I to gdzieś tam przecież bardzo fajnie działało. Jakich złych nawyków się jeszcze nie pozwoliłem. No chciałbym, żeby dieta wyglądała trochę lepiej. Nie? Jednak jest o nie umiałem zapytać, tak? Yeah. To jest pięta achillesowa większości z nas. Myślę, że Cola Zero tak, jest tym złym nawykiem. Tak, tutaj musiałem cię odsłonić. Od tego nie umiem się uwolnić. Właśnie miałem cię prosić przed podcastem, żebyś o to nie pytał. Jakby nie pytaj kobiety o wiek, mężczyzny ile zarabia i Maciula co jadł na obiad. Ty, to jest bardzo dobre, nie? Nie pytaj Maciula co jadł na obiad. Wiesz co, ale też wydaje mi się, że... jest lepiej. Jest lepiej i przede wszystkim... pocieszająco powiem ci taką rzecz, że będzie lepiej w momencie, kiedy osiągniesz pewien wiek, będziesz chciał dalej trenować i nie będzie. Ja na przykład, wiesz co, do któregoś momentu traktowałem dietowanie w przypadku treningu jako, żeby być we względnej formie, żeby się nie zalać, nie? A teraz po prostu, żeby nie mieć kontuzji, nie? Więc jakby to jest na zasadzie takiej, żeby zatroszczyć się o siebie, to na zasadzie zrobię sobie obiad, powiedzmy, mam już tam kilka patentów takich, że nie wiem, w godzinę zrobię sobie obiad na dwa dni i wiesz, to już mam zapewnione, ale w moim przypadku to najgorzej jest na przykład wieczorami, nie? Bo ja na przykład tak mam zaplanowane wcześniej, że wieczorem owsianeczko z białkiem tutaj, wiesz, żeby uzupełnić wszystko po ciężkim treningu i czasami jest tak, że jeszcze siedząc na macie wieczorem, ja już podejmuję decyzję, nie, dziś to się wynagrodzę, bo muszę, bo tam nowy odcinek czegoś wjechał, to usiądę sobie, zjem, no a potem na drugi dzień stary jest zjazd, nie? Rano wstaję, wiesz, sześć, prywatkę robić, a mi na kichach jest ciężko. Także podejrzewam, że to, wiesz, to nie jest tak, żeby się o to nie pytać, tylko podzielmy się naszą bolączką po prostu, bo wszystko... Mówisz, że z wiekiem przyjdzie? Z wiekiem przyjdzie, tak. Myślę, tak, wierzę w to, oczywiście kibicuję, wiesz, bo to jest takie... Ale wiesz co, chciałem zapytać też o taką rzecz, bo ty chyba przez jakiś czas byłeś meat free, nie? Tak, tak. Dość długo. Z 5 lat byłeś meat free i już nie jesteś meat free. Nie jestem meat free od jakiegoś roku. Tak, a czy były jakieś konkretne wydarzenia, które spowodowało, że wróciłeś, czy to po prostu bardziej praktyczne, nie, na dany moment w życiu się? Trochę praktycznie. Pięć lat byłem meat free. Czy był jakiś konkretny powód? Mieszkałem z dziewczyną, która akurat jadła mięso i przez chwilę ona się gdzieś tam zajmowała kuchnią, dlatego to... To było głównie praktyczną przyczyną.
Ale czy powiedz, przez te 5 lat, jak jadłeś, to odczuwałeś jakby zalety tego systemu żywieniowego? Wiesz co, jak wchodziłem w to, to wtedy bardzo mocno trzymałem michę. Tak najbardziej w życiu, nie? To była kwestia, że każde ziarenko ryżu ważyłem i gdzieś tam byłem bardzo mocno zdyscyplinowany, jeśli chodzi o jedzenie. Potem się to gdzieś tam to rozmyło. Więc powiedziałbym, że to nie byłaby kwestia bycia meat free czy nie, co bardziej tego, jak podchodzisz do tej diety, co jesz konkretnie. Jak nie? planujesz, jak nie? Jak planujesz, czy nie? poświęcasz temu czas, bo też mi się wydaje, że z wieloma osobami, z którymi w ogóle rozmawiam, to mówisz, że kurde, trzymanie tej michy i w ogóle dbanie o tą dietę, to jest kurde trening na macie poza matą, nie? Czyli wychodzisz i kurde stoisz w kuchni i wiesz, spędzasz przy blacie kurde czas. Nie zawsze się chce, dlatego uważam, że to jest jeden z trudniejszych aspektów w ogóle takiego, wiesz, fully atlet, że tak powiem, no właśnie, bo lifestyle. W pewnym momencie gdzieś tam robisz bardzo podobne rzeczy na macie, masz całkiem podobne doświadczenie i całkiem podobny skill do twoich rywali, nie? To później może się rozchodzić o to, kto jest, kto gdzieś tam robi lepszą robotę poza matą, nie? Kto się wysypia. Kto trzyma lepszą michę, kto gdzieś tam rzetelnie... Chodzi na suchej głowanie. Gdzieś na suchej głowanie. Wyżej pijaweczki i ten. I kto jakąś pan pijawkę, nie? Nie? Pójdę, do pana pijawki pójść. Tak, no. Wiesz co, Maciu, chciałem wrócić już tak sobie poza tym wszystkim do twojego, no ja to tak określę, do twojego największego chyba osiągnięcia, którym tak mi się wydaje, było chyba Mistrzostwo Europy Nogi w Rzymie. Nie wiem, może uważasz inaczej, to mnie naprostujesz. Powiedz, jakie miałeś wrażenia po tym występie i do dzisiaj wszyscy pamiętamy tą wrzutkę Put Some Respect on Maciul Name. Także bardzo fajnie, wszyscy się cieszyliśmy z twojego triumfu. Opowiedz trochę o swoim doświadczeniu jakby z takich zawodów, bo to twój pierwszy IBJJF za granicą. Tak. No to bardzo udany, tak? A więc może wróćmy trochę jakby do Rzymu, nie? Do tego występu. Okej, no to był mój debiucik w IBJJF-ie, ale nie był to mój debiut za granicą, więc gdzieś tam ranga i skala całego wydarzenia raczej mnie nie stresowała, raczej mnie motywowała. Nie, nie miałem nigdy stresu, jakiegoś większego problemu ze stresem, raczej czułem bardzo mocną determinację, gdzieś tam im wyższa rangą impreza, im mocniejsi przeciwnicy, tym gdzieś tam bardziej chciałem pokazać, bardziej chciałem lepsze dać show, lepsze walki, więc to działało na mnie bardzo mocno motywująco. W kategorii miałem 3 walki, do jednej walki nie wyszedł gość. W pierwszym podałem leglockiem, drugiej. Generalnie na tych zawodach trochę nie zadbałem o żarcie i totalnie mnie odcięło gdzieś tam w połowie drugiej, nie wiedziałem gdzie jestem. Wygrałem chyba 6-2. W finale wygrałem z krętówką. Gość poszedł na wymianę, wtedy powstało to słynne wideo. Fajnie, bo jeszcze dosyć wchodziły mi te rzeczy na tych zawodach, nad którymi pracowałem. Więc z tego byłem mega zadowolony pod względem tego, że coś, co przerobiłem, fajnie zaowocowało podczas startu. Szczególnie ta akcja z finału. I później było jeszcze absoluto. Tam w drodze do finału dałem całkiem dobre walki. Przegrałem z Stefanem Bantą. No i bardzo fajnie wspominam ten start. Udało się gdzieś tam pokazać na międzynarodowej arenie. Faktycznie jest tam jakby by far now mój gdzieś tam największy wyczyn. Profesor mnie skarcił i powiedział, że następnym razem w absolutnie też mam być pierwszy. Czyli że nikt nie pamięta, tak, ma być double gold. Ponoć nikt nie pamięta drugich. Jak to mówi trener cały czas. All I need is silver. All I... nie wiem. All I see is silver. Nie no, Craiga Jonesa kojarzą, nie? No właśnie myślę, że Craig Jones nadał nowe znaczenie drugiemu miejscu, stary, wiesz? Nie? Bo no właśnie to chciałem poruszyć jako dalszą kwestię
to jak bardzo się w ogóle rozwinął rynek, nie? I mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach już nie musisz być konkretnie naprawdę utytułowanym zawodnikiem, żeby robić karierę i wiesz, making money, kurde, z jiu-jitsu. Zdecydowanie. I na przykład nie do końca rozchodzi się, uważam, o to, nie zawsze, okej? Okay? Nie zawsze rozchodzi się o to, co wygrywasz, tylko jak wygrywasz, okej? Okay? I jeśli jesteś skrajnie nudnym zawodnikiem, który ma świetnie opanowaną taktykę, nie? Świetnie opanowany ruleset, nie? Jakby potrafi wygrywać zawody, ale nie kończy ludzi. Te walki nie są zbytnio widowiskowe. To nie wiem, czy taka osoba, nie wiem, wyprzeda seminarium, czy wyprzeda swoją szkoleniówkę, czy będzie miała jakąś tam świetną... To zależy po tym, jakim jest jestem biznesmenem, nie? Jaki ma łeb do tego, żeby zmonetyzować to jiu-jitsu. Ale jeśli na przykład nie sięgasz tych najwyższych laurów, ale poddajesz ludzi, poddajesz mocne nazwiska, nie? Dajesz dobre walki, to ludzie cię zapamiętają i ludzie będą chcieli po prostu twojego jiu-jitsu, nie? W formie, nie wiem, seminaria, szkoleniówki i tak dalej, nie? W formie zaproszenia gdzieś tam na obóz. Więc dla mnie to jest też ważne, żeby wygrywać, ale też wygrywać w określonym stylu, nie? Na przykład w stylu, tak. Że totalnie, wiesz, tam miałem tego superfighta, wygrałem go, organizator mnie tam klepał po plecach, dobry występ, było spoko. Nie, obiektywnie nie był. Uważam, że fajnie, że udało się wyrwać ten skalp. Nazwisk przeciwnik był dosyć mocny. Gdzieś tam uważam, że to popchnie gdzieś tam tą moją markę na wyspach dalej. Jest to ważny krok, ale z samego przebiegu jestem niezadowolony i chcę po prostu dawać takie walki, żeby je ludzie pamiętali. Nie? Chcę kończyć ludzi, a nawet tak nie kończyć, to przynajmniej zrobić wszystko, żeby ich skończyć. Nie? A nie myślałeś, żeby zacząć sobie po trochu budować taką swoją markę na social mediach, trochę właśnie w kontekście tego twojego nerdowania, bo powiem ci, że bardzo się do tego nadajesz, tak? Wiesz, twoje analizy, myślę, że gdybyś analizował na przykład walki, robił breakdowny, co jest zajebistą rzeczą i nie każdy mógłby to robić, bo nie każdy ma do tego rozkminę, to oprócz tego byś się naprawdę super zaznaczał, nie? To jest, wiesz, tylko taka moja rozkmina, no, tak jak ostatnio... Myślałem nad tym, no. Żeby gdzieś tam poruszyć te social media w końcu jakoś sensowniej, no i trzeba to zrobić. Tak. Właśnie z niektórymi rzeczami jest tak, że trzeba najpierw zrobić, a potem pomyśleć. Mi się wydaje, że jeśli to jest social media, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, nie? Jeszcze działać, zrobić jakąś taką rutynę i potem ewentualnie rozkminić, jak to zrobić lepiej. I dużo osób mi mówi, że muszę zadbać tego Instagrama jakoś mocniej, ale jak nie wyobrażam sobie odpalić przednią kamerkę i siema kochani, tutaj trening. Pytacie mnie często o odwrotną K-gardę. No nie, no właśnie to by było dobre, nie? Jakby pytali cię o odwrotną K-gardę. I gdzieś tam nie musiałbym niczego sztucznie pokazywać, czy zmuszać się do czegoś, tylko pokazał coś, co jest totalnie naturalne dla mnie, nie? Coś, co pokazuję na macie, na grupie, bądź na prywacie, czy tam po treningu, tylko po prostu przed kamerą. Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że też u nas nie jesteśmy w stanie przebić niektórych zasięgów z racji na po prostu barierę językową, tak? Bo jeżeli będziesz robił to po polsku, czy nawet ja gdzieś myślałem, wiesz, nagrywanie jakichś takich rzeczy, teraz na przykład na, wiesz, klubowego Urbana nagrywamy techniki gdzieś po polsku, czy zresztą, no ja widzę, no kręcimy jakieś małe zasięgi z tego, ale ja po prostu robię to, żeby coś tam się działo. No wiesz, no jakbyś robił po angielsku i do tego jakieś fancy techniki pokazywał, to w biegiem czasu gdzieś to by zaczęło iść, tak? Ale też przede wszystkim mam wrażenie, że to musi gdzieś wychodzić naturalnie i musisz czuć, że spełnia tym potrzeby takie, znaczy, że już podchodzisz do tego na poważnie w kontekście, wiesz, takiego financial job, tak, że zarabiasz, chcesz zarabiać z tego hajs, więc powiedzmy wpisujesz to sobie w swój grafik, a nie ukrywajmy, że do momentu, w którym przychodzisz, jakby robisz prywki i masz swój, kurde, grafik ułożony, to schodzi to na dalszy plan i mam to samo, co ty, tak, czyli muszę to w końcu zrobić, no. Maciul, dopłynęliśmy. Dopłynęliśmy. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Do słuchaczy polecam, abyście dawali oceny na Spotify'u dla Wolnej Maty. Jeszcze nie mam okazji tego mówić, ale im wyższa ocena, tym lepiej to działa na korzyść podcastu. Sprawdzajcie strony partnerów Ground Game, doktornatural.pl, wydawnictwo Galaktyka. No i oczywiście sprawdzajcie Instagram MaciulBJJ, na którym już wkrótce może pojawią się jakieś wartościowe materiały.
Z mojej strony to tyle, Maciu. Bardzo ci dziękuję. Życzę sukcesów i zdrówka. Dzięki również.